Dzień dobry Państwu. Czasopismo Businessman and Life istnieje już 7 lat, nie właśnie 6. I od 7 lat mamy jedno nadrzędne zadanie. Naszym celem jest inspirowanie, motywowanie kobiet do aktywnego udziału w tym, co ekonomiści nazywają przedsiębiorczością. Na łamach czasopisma Businesswoman and Life pokazujemy różne porady, różne wskazówki, jak radzić sobie z obowiązkami przedsiębiorcy. Jednakże cały czas wiemy, że kobiety potrafią i mogą wnieść do biznesu coś znacznie więcej niż tylko chęć pomnażania kapitału. Przykładem takiej osoby jest pani Beata Drzaska, prezes zarządu firmy Betamed, która jako pierwsza na świecie dosłownie 2 miesiące temu dostała tytuł ambasadora biznesowego Nevady. Pani Beata Drzaska wraz z jej firmą Betamed co roku obejmuje patronatem honorowym Polish Businesswoman Congress, stając się jego ambasadorem, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. Tematem 8. edycji Polish Businesswoman Congress jest transformacja, nowe podejście do biznesu, czyli potrzeba poszukiwania duszy w biznesie, kobiecego pierwiastka, który będzie wzbogacał techniki i narzędzia, jakimi kierują się w pracy menadżerowie. Im więcej kobiet na stanowiskach kierowniczych posiadających własne firmy, tym większa różnorodność tego, w jaki sposób postrzegamy zarządzanie oraz relacje między pracownikiem a pracodawcą. Nadszedł czas, aby spojrzeć na ekonomię z bardziej ludzkiej perspektywy. Biznes dostrzegający uczucia i emocje to znakomita droga do kreatywności. Otwartość na drugiego człowieka stała się już dawno sprzymierzeńcem efektywności, a nie zaś jej wrogiem. Zamiast starać się ją stłumić, powinno się ją wzmacniać. Nasi znakomici goście opowiedzą, jak tego dokonać. Oprócz interesujących prelekcji przygotowaliśmy dla Państwa bardzo bogatą część wystawienniczą, która idealnie wpisuje się w klimat nadchodzących świąt oraz robienia zakupów dla najbliższych. Niech ta 8. edycja Polish Businesswoman Congress będzie dla Państwa wyjątkowa, niesamowitym czasem. Czasem nawiązywania nowych kontaktów, relacji oraz rozwoju Państwa kariery zawodowej. Życzę Państwu owocnych 2 dni. Dziękuję.